Tato, jak długo zostaniesz w domu? Na zawsze! Zdecydowałem, że nie będę już podróżował. Opłynąłem dookoła świat i zdobyłem fortunę. I wszystko straciłem. I znowu zdobyłem. Hurra! Kocham podróże, ale podczas nich zawsze bardzo tęsknię. Za kim, tato? Za wami oczywiście! Odwieszam już na dobre moją kapitańską czapkę. Teraz pozwólcie, że opowiem wam o mojej podróży. Byłem w podróży przez rok i jeden dzień. Żeglowałem dookoła świata. Cały czas dookoła? Tak. A jak płynąłeś na dole ziemi? Nie wypadłeś z łodzi? Nie. Mocno się trzymałem. Ojej, miałeś przygody? Pewnie, że tak. Ale mam też dla was wszystkich prezenty. O! Prezenty! To jest bęben dla Danego z dalekiej afrykańskiej dżungli. Dziękuję, tato. Bardzo dobrze, Dany. Mogę bębnić głośniej. Może już starczy tego bębnienia. A dla twoich przyjaciół mam muszle z wielu piaszczystych wysp. Jeśli przyłożycie je do uszu, usłyszycie szum morza. Tak, słyszę odgłos plaży. A dla mojej kochanej małżonki skrzynię pełną złota i klejnotów. O, są piękne. Przydadzą mi się. A, nie ma to jak w domu. Nadszedł ranek. Kapitan pies wcześnie wstaje. Tato, co ty tam robisz? Sprawdzam wiatr, Dany. Czy są tu prawdziwe dinozaury? Nie, są tylko makiety. Prawdziwe dinozaury wymarły 65 milionów lat temu. Edmund wie prawie wszystko na temat dinozaurów. Interesuje się nimi. Ale mamy coś lepszego niż prawdziwe dinozaury. Mamy śpiewające dinozaury! To dinozaur śpiew, to nośny śpiew, wesoły śpiew. To dinozaur śpiew, śpiewamy dla was dziś. Są bardzo małe. Tak. Czy nie ma tutaj dużych dinozaurów? Ależ są! Mamy tutaj naprawdę duże dinozaury! Prawdziwe olbrzymy! Chcecie je zobaczyć? Tak, bardzo! To są ślady ich stóp. Musimy pójść za nimi. Te ślady wyglądają jak prawdziwe. Dziadku Króliku, jesteś pewien, że nie ma tutaj żywych dinozaurów? Oczywiście, tato Świnko. Teraz wszyscy po głazach. I przez most. Do tunelu. O, skończyły się ślady. Patrzcie, tutaj są zielone schody. I wielka zjeżdżalnia. Ojej, to wielki dinozaur. Tak, to mój największy olbrzym, dinozaur zjeżdżalnia. Naprawdę wyjątkowy egzemplarz. Ten dinozaur nazywa się brontozaur. Dawno, dawno temu była sobie mała świnka. Nazywał się Świnka George. Ale George nie miał szczęścia. Przybył do wielkiego lasu. George, podoba ci się ta bajka? W środku lasu stał mały domek. A w domku na stole stała miska z owsianką. Świnka George był bardzo głodny, więc wszystko zjadł. Miam, miam, miam. A kiedy już skończył, zjawił się mały miś i powiedział: oj, zjadłeś moją magiczną owsiankę. George odpowiedział: tak.
Mały miś powiedział, ta magiczna owsianka sprawi, że zaraz staniesz się bardzo duży. I George zaczął rosnąć. Rósł i rósł i rósł, aż stał się wyższy niż wszystkie drzewa w lesie. Koniec. Już chce ci się spać? Nie. Nie chce nawet troszeczkę? Nie. Oj, no dobrze, powiem ci, co było dalej. Mały miś powiedział, że ma skrzynię pełną skarbów, zakopaną na końcu świata. Ale ponieważ jest bardzo mały, nie mógłby tak daleko iść. George powiedział, że zaniesie go tam. I tak świnka George wyruszył na koniec świata. Szedł i szedł i szedł. Śpisz już, George? Nie. Żyłka na kołowrotku też była za krótka. Nic z tego. Musi być bardzo głęboka. Możemy to łatwo sprawdzić, wrzucając kamień. Dobry pomysł, panno królik. Będziemy liczyć dotąd, aż kamień uderzy o dno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, jest głęboka. Przecież mówiłam. Co my teraz zrobimy? A to pan Byk i jego przyjaciele. Koparka, dźwig! George lubi koparki i dźwigi. Witam wszystkich! Witamy, panie Byku! Witam na naszej platformie widokowej. Zamierza pan coś tutaj robić? Nie, skończyliśmy pracę. Chcemy odpocząć na platformie widokowej. Widać stąd całe góry. Tak, piękny widok. Panie Byku, czy mógłbym na chwilę pożyczyć dźwig? Po co? Tato bawił się kluczykami i wpadły mu do kanału. Żaden problem. Zaraz je wyciągniemy. Panie Rozrożcu, niech pan podjedzie. Dobrze. Spuszczaj hak. Mamy szczęście, że znalazł się tutaj pan Byk. Tak, może w końcu odzyskamy kluczyki. Nie dosięgniemy, szefie! Pan Byk jest szefem. Macie już nasze kluczyki? Nie. Łańcuch jest za krótki. Co możemy zrobić? To proste. Zaraz wykopiemy je! Hurra! Pan Byk zaczął kopać. Stop! Co się stało? Jedziemy na platformę widokową. Dzień dobry, czym mogę służyć? Poprosimy o dinozaura z wystawy. Oczywiście. Dobry wybór. To jest dino ryczący. Ryczy, chodzi i śpiewa dino piosenki. Dinozaur, dinozaur, wita wszystkich dinozaur. Ojej! Dino ryczący. Kupimy go. George bawił się nowym dinozaurem w ogródku. Nie możesz tak rzucać swoim dino ryczącym. Ma ruchome części i łatwo go zepsuć. George nie mógł bawić się dinozaurem w ogródku. George chciał bawić się dinozaurem w kąpieli. Synku, jeśli zamoczysz dinozaura, może przestać działać. George nie mógł bawić się dinozaurem w kąpieli. Jest noc. George zabrał dinozaura ze sobą do łóżka. George! Dino ryczący obudził mnie! Może dino ryczący będzie spał gdzie indziej. George nie mógł zabrać dinozaura do łóżka. Jest poranek. Dlaczego George jest taki smutny? George nie może bawić się dinozaurem ani w ogródku, ani w kąpieli, ani w łóżku. Nie martw się. Ciągle może ci śpiewać. O. Tato, świnko, co my teraz zrobimy? Sprawdzimy.
Sporo baterii w nim siedzi. Może 100 albo 1000. Pożyczę twój pociąg. Przesiadka! A co ja mam teraz robić? Zostań i spróbuj zreperować duży pociąg. Dobrze. Lubię naprawiać różne rzeczy. O, niesamowite! Podróżujemy zabawką. Gertruda nie jest zabawką. Jest prawdziwą, małą lokomotywą. Oczywiście! Odjeżdża pociąg zabawka! Czy nie mogłaby jechać szybciej? Nie! Gertruda nie jest pociągiem pośpiesznym. Na następnej stacji czeka na pociąg pani krowa. Co się stało z prawdziwym pociągiem? Skurczył się? Nie, to tylko pociąg zabawka. Gertruda nie jest zabawką. Jest prawdziwą, małą lokomotywą. Ruszamy! Dziadek Świnka lubi naprawiać różne rzeczy. Tutaj jest mnóstwo niepotrzebnych rzeczy. Ojej, jaki korek! Gertruda może jeździć po trawie. Oczywiście! Stójcie sobie! Panna Królik pojechała skrótem. Obok stawu kaczek. Cześć, kaczki! Pod górę. Dalej, Gertrudo! Poradzisz sobie! Aż do następnej stacji. Cześć! Gdzie prawdziwy pociąg? Prawdziwy pociąg popsuł się. Dlatego musimy jechać zabawką dziadka Świnki. Gertruda nie jest zabawką. Jest prawdziwą, małą lokomotywą. Następny przystanek, koniec trasy. To włożę tutaj, a to włożę tutaj. Dziadek Świnka naprawił duży pociąg. Jest prawie jak nowa. Przepraszam, to jest ziemniaczane miasteczko? Nie, tam jest ziemniaczane miasteczko. Miałem nadzieję, że będzie cicho i spokojnie. Jest fantastycznie. Ile bilecików? Poproszę 2 dla dorosłych i 2 ulgowe dla dzieci. Duży ruch, prawda? Duży? Nie, dziś jest wyjątkowo spokojnie. Życzę miłej zabawy. Przyjaciele Pepy też przyjechali do ziemniaczanego miasteczka. Dzień dobry. Dzień dobry, Pepo. A to pan Ziemniak we własnej osobie. Witam w ziemniaczanym miasteczku, w którym sezon na warzywa nigdy się nie kończy. Zobaczycie, jak rosną warzywa. Nauczycie się, co robić, by były smaczne i zdrowe. I polecicie w kosmos wielką ziemniaczaną rakietą! Proszę! Peppa i jej przyjaciele są już gotowi do podróży ziemniaczaną rakietą. George też zajął miejsce w swojej kabinie. Nie boisz się, George? Polecicie bardzo wysoko. Tato Świnka cierpi na lęk wysokości. Siadaj, Tato Świnko. Nie wybieram się w podróż. George jest za mały, nie może sam jechać. No dobrze. Polecimy szybko? Jasne, bardzo szybko. George nagle zmienił zdanie. O, mój malutki, chodź do mamusi. Może ja też wysiądę. Trzymajcie się! Baw się dobrze, Tato Świnko. Zatrzymaliśmy się. Dobrze, że to już koniec. Wspaniała jazda! Kopalka, kopalka! Przyjechał pan Byk ze swoimi przyjaciółmi. Pan Byk będzie budował nowy dom. A dlaczego nie ty, tatusiu? Ja zrobiłem projekt domu, a pan Byk będzie zgodnie z nim budował. Dzień dobry, panie Świnko. Co budujemy? Garaż? Pływalnię? Stadion sportowy? Dom. Mógłby pan wybudować dom taki jak ten? Ale większy. Pan Świnka chce mieć dom. Czy ma być zbudowany z trzciny? Z drewna? Czy z cegły, panie Świnko? Poproszę z cegły. Dobry wybór. Nie zapomnij o huśtawce. Nie martw się, nie zapomnę. Mogę
George też chciałby pomóc. Dobrze, George. Mógłbyś rzucić w tym miejscu trochę zaprawy? To wygląda jak zwykłe błoto. Zaprawa to takie specjalne błoto, które mocno skleja ze sobą cegły. Pepo, możesz położyć pierwszą cegłę. Już kładę. Doskonale. Ja ułożę resztę. Cegły układa się równo jedna za drugą. Widzisz? Warstwa po warstwie. I tak coraz wyżej, prawda? Tak. Czy skończy pan dzisiaj? O nie! Nie można zbudować domu w jeden dzień. Może skończymy jutro. Dobrze. Do jutra, panie byku. Do widzenia! Do widzenia! George rzucił na ziemię trochę zaprawy, a ja położyłam na niej cegłę. To bardzo interesujące. A teraz zamykamy oczka i śpimy. Najpierw nauczę was, jak przenieść piłkę z tego miejsca do tego. Ja wiem, jak to zrobić. Nie, Dany. Nie można kopać. To nie piłka nożna. Dany lubi piłkę nożną. W koszykówce musicie odbijać piłkę ręką. O tak. Kto chce spróbować? Ja. Owca Suzy odbijała piłkę bardzo ostrożnie. Bardzo dobrze, Suzy. A teraz ćwiczymy razem. Wszyscy nauczyli się, jak odbijać piłkę. A teraz nauczę was kozłowania. Co to jest kozłowanie? Kozłowanie to umiejętność odebrania piłki przeciwnikowi. O tak. George, odbierz mi piłkę. George kozłował bardzo dobrze. A teraz wrzuć ją do kosza. Musisz chyba jeszcze trochę potrenować. Teraz ćwiczenia praktyczne. Podzielcie się na dwie drużyny. Chłopcy przeciw dziewczynkom. Dziewczynki utworzyły jedną drużynę, a chłopcy drugą. To nie fair. Nas jest mniej niż dziewczynek. Nie martw się. Nasza drużyna i tak zwycięży. Jasne. Jesteśmy najlepsi. Emily Słoniczka trzymała piłkę wysoko na swojej trąbie. Emily używa trąby. To nie fair. Cicho, Pepo. Ona gra w naszej drużynie. No tak, to jest fair. To nie fair. Weźmiemy Emily do naszej drużyny. Nie, ona jest w naszej. Dosyć kłótni. Stwórzcie teraz jedną drużynę. W moim sklepie jest wszystko. Na pewno znajdziecie coś odpowiedniego. Wielki miś. Podoba mi się. To będzie dobry prezent. To ma być prezent dla babci i dziadka, a nie dla ciebie. No tak. Patrzcie. Sztuczne zęby. To nakręcana sztuczna szczęka. Bardzo modna. Czy to dobry prezent dla babci i dziadka? Myślę, że dziadkowie mają już potrzebne im szczęki. A czy dziadek i babcia lubią pracować w ogródku? Tak. W takim razie dla każdego kubełek i łopatka. Kupisz zestaw, drugi gratis. Ale oni mają już kubełki, łopatki, grabie i konewki. No tak. Już wiem. Dziadek lubi pływać łódką. To co innego. Mam tu wszystko, o czym może marzyć każdy żeglarz. A ma pan skarb piratów? Wszystko oprócz pirackiego skarbu. O. Czy babcia i dziadek lubią antyki? Co to są antyki? Antyk to stara, cenna rzecz. W zasadzie tak. Ale moje antyki są całkiem nowe. To krzesło z dużego kompletu. Ładne? Zrobione jest z dębu? Tak, z plastikowego dębu. Sprawdzę, czy wygodnie. Nie wolno siadać. Antyczne krzesła nie służą do siedzenia. W takim razie, co się z nimi robi? Patrzy na nie. To wcale nie jest zabawne, nawet dla dorosłych.
Wybieranie prezentu dla babci i dziadka to też ciężka praca. Nic nie rozumiem. W moim sklepie jest wszystko. Musi być coś, co ci się spodoba. I jest! Podoba mi się miś. Babci i dziadkowi też się spodoba. Patrzcie, jest na drzewie! Och, Tydus, nie wiem, jak udało ci się wejść na drzewo. Jak teraz możemy go stamtąd ściągnąć? Trzeba ściąć drzewo. Nie, zadzwonię po straż pożarną. Straż pożarna, co się stało? Żółw siedzi na drzewie? Znowu? Już tam jedziemy. Jesteśmy na miejscu. Do zdejmowania zwierząt z drzew strażacy używają drabiny. Chodź, Tiddles. Ale Tiddles wchodził coraz wyżej. Chodź tutaj, mały nicponiu. Mama krówka też weszła na drzewo. Ostrożnie, mamo krówko. Ojej, utknęłam. Krowy bardzo rzadko wchodzą na drzewa. Trzymaj się, zaraz ci pomogę. Koczuwiku. O, ja też utknęłam. Słonie też bardzo rzadko wchodzą na drzewa. Ach, akcja straży nie powiodła się. No i co teraz mamy zrobić? Trzeba ściąć drzewo. Nie! Zadzwonię po inną ekipę ratunkową. Halo? Pomoc drogowa dziadka psa! Halo? Żółw Tiddles wspiął się na drzewo. Żółw na drzewie? Znowu? Zaraz tam będę! Jak moglibyśmy zdjąć żółwia z drzewa? Trzeba je szybko ściąć! Tak jest! Zaraz je zetniemy! Nie! No dobrze, wejdę i zdejmę go! Hurra! Oho! Jeśli na coś padają promienie słońca, powstaje cień. O tak! Aha! Mój cień jest bardzo duży, bo ja jestem duży. A George i ja mamy małe cienie, ponieważ jesteśmy mali. Sprytnie, Edmundzie. Bo ja jestem sprytny. O, a czy to jest cień? To chyba największy cień na świecie. Chyba należy do olbrzyma. Nie należy do olbrzyma. To cień, który rzuca chmura. Ojej! A jakiego to rodzaju chmura? To duża chmura. Nazywa się stratocumulus. Tak. Słoń Edmund naprawdę dużo wiedział. Patrzcie, mój cień jest coraz dłuższy. To dlatego, że słońce jest coraz niżej. Niedługo zapadnie zmrok. Mój cień zniknął. Tak, Emily. Kiedy słońce zachodzi, cienie znikają. Peppa, George, czas spać. Idziemy, tato. Dobranoc. Dobranoc. Pora spać. Trochę mi smutno, że mój cień poszedł sobie. Nie martw się. Światło elektryczne też rzuca cień. Możemy zrobić teatrzyk cieni. Mama świnka składała ręce, tworząc na ścianie cień. To jest ptaszek. Posłuchajcie, jak śpiewa. Ćwir, ćwir, jestem małym ptaszkiem. Teraz ja. Peppa zrobiła pająka. Nazywam się Cienkonogi. O, straszny. Chcemy w zgodzie i w pokoju żyć, aby każdy człowiek był wolny i szczęśliwy, tak jak ptak, jak ptak. Wspaniale! A później zaśpiewamy ją jeszcze raz waszym rodzicom. Czas na zabawę.
Biegnijcie, dzieci, bawcie się razem. Wszystkie kraje świata bawią się razem w ogródku. Wielka Brytania jest na zjeżdżalni. Francja i Szwajcaria huśtają się. Niemcy grają w klasy. Raz, dwa, trzy. Ameryka, Rosja, Hiszpania i Grecja bawią się w piaskownicy. Ja zbuduję wielki zamek z piasku! A to Holandia i Japonia. Teraz my powinnyśmy bawić się w piaskownicy. Dlaczego? Bo już skończyła się twoja kolejka. Teraz możesz bawić się na zjeżdżalni. Ale my chcemy bawić się tutaj. Ojej, w piaskownicy mogą zmieścić się tylko cztery państwa. Co tu się dzieje? Teraz my chcemy być w piaskownicy. Ale my byliśmy tu pierwsi. Suzy, zaczynasz się tutaj rządzić. To George zaczął. Zostaw go w spokoju, jest jeszcze mały. Halo, halo, halo! Co to za awantura w piaskownicy? Nej. One chcą, żebyśmy natychmiast stąd poszli. Wcale nie chcemy. Tak, chcecie. George, byliśmy pierwsi, Ojej, kraje świata nie mogą w zgodzie razem bawić się. Chcemy w zgodzie i... Bo co to za hałas? Już wiem. Zagrajmy w grę na deszczowy dzień. A co to za gra na deszczowy dzień? Pokażę ci. Jeśli wezmę tę kaczkę i schowam ją tak, że będzie widoczna, sądzisz, że ją znajdziesz? Tato, jeśli będzie widoczna, to nie będzie schowana. No to popatrz. Biorę tę kaczkę i kładę tutaj. Pokażesz mi, gdzie jest? Tutaj. Doskonale. To bardzo łatwe, tatusiu. Nie zawsze jest takie proste, Pepo. Kto chce być pierwszy? Ponieważ to taka łatwa gra, niech George ją zaczyna. Dobrze, zaczekajcie tutaj. Tato świnka ukrył kaczkę tak, by George mógł ją znaleźć. Kaczka jest w waszej sypialni. George zaczął szukać kaczki. Nie było to takie łatwe. George, rozejrzyj się. Na pewno ją zobaczysz. George zaczął się uważnie rozglądać po pokoju. Robi się gorąco. Zimno. Znowu gorąco. George znalazł gumową kaczkę. Hurra! Od razu ją widziałam. Ta gra jest bardzo łatwa. Dobrze, twoja kolej. Teraz ja ukryję gdzieś kaczkę. Mama świnka ukryła kaczkę tak, by Pepa mogła ją znaleźć. Wejdę do kuchni i zaraz ją zobaczę. Gotowe! Kaczka ukryta jest gdzieś w kuchni. Zaraz cię znajdę, moja gumowa kaczuszko. Już wiem, gdzie jesteś. Pewnie w zlewie. O! Ale w zlewie nie było kaczki. Już wiem. Na pewno ukryłaś się pod stołem. Pod stołem też nie było kaczki. Słyszysz, jak bije jego serduszko? Tak, słyszę. Robi bum, 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 bum. O, ruszyło się. Oczywiście, czasem maluszek kopie nóżką. Nej. Jak się będzie nazywał? Jeszcze nie wiem. Może wy wymyślicie jakieś imię? No pewnie! Witaj, mamo królik. Napijesz się kawy? Dziękuję za kawę, ale jestem bardzo głodna. Może marchewkę? Dosyć mam marchewki. Może masz ziemniaki? Tak, mam. Proszę ziemniaki z galaretką i z serem i truskawkowym dżemem. Ziemniaki z galaretką, ser i dżem truskawkowy? Rzeczywiście oryginalny zestaw. Musimy teraz wymyślić imię dla dziecka. Tak, jeśli będzie dziewczynką, nazwiemy ją Rachela Królik. A co powiesz na Ruth Królik? Roxana Królik. Sharon Królik. Chyba niedobrze, Pedro. Sharon Królik nie brzmi dobrze. Podoba mi się Rosie. Rosie Królik jest doskonałe. A jeśli dziecko będzie chłopcem? Co powiecie na
Rufus Królik. Rajmund Królik. Michael Królik. Michael Królik? Nie! Robi Królik. Tak, Robi Królik. Dziękuję za ziemniaki z galaretką, z serem i z dżemem truskawkowym. Na zdrowie. Wybraliśmy już imię dla dziecka. Rosie, jeśli będzie dziewczynka. I Robi, jeśli będzie chłopiec. To piękne imiona. Na pewno dziecku będą podobały się te imiona. O, mój brzuch!